Ustawa dotyczy budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z rozbudową instalacji wewnętrznych, podnikami terenologicznie czynnym przy ulicy Botanicznej 8. Jest to wniosek pana Piotra Kałuży. Mogę powiedzieć, jest to budynek mieszkalny, niski, usytuowany jako na podwórku zniętej kamienicy. Budynek mały, o wysokości 11 metrów, maksymalna powierzchnia zabudowy to 140 metrów kwadratowych. Brakiem wjazdu na teren posesji, z racji tego, że kamienica przy ulicy Botanicznej 8 nie ma jako takiego wjazdu, więc nie będzie takiej możliwości. Jeśli chodzi o kondygnacje, to są dwie plus poddasze. Powierzchnia użytkowa to około 280 m2, upatrzona około 150 m3. Jest to budynek bardzo niewielki, biorąc pod uwagę na wielkość, na powierzchnię zabudowy, na tym naprawdę będą to niewielkie pomieszczenia. Obecnie na tej działce znajduje się zieleń, bym powiedział, taka mocno zaniedbana. Tam już kiedyś dawno temu ktoś składał wniosek na te warunki zabudowy, ale nie dostał. On się wycofał, już nie pamiętam. Myślę, że jeśli chodzi o wysokość gabaryty, wielkość tej inwestycji, myślę, że jak najbardziej jest ona możliwa. Dwie kondygnacje ma być? Dwie kondygnacje plus poddasze. To jest jedyne nieduże, bo to jest 11-metrowe. Tego o takie wysokości. Nie było żadnych protestów tam mieszkańców, czy coś im zasłonił? Oni na pewno dostali z Wydziału Architektury, bo ktoś się o to ubiega. Do nas przynajmniej się nie zdarzyło. Nie zacznę budować, to przyjdzie. No to jeszcze daleka procedura. Pokaż, która to ulica jest, która do tego musisz. To jest Mechaniczna, to jest ulica Lubicz. A tu? Lubicz. Znaczy jest mniej więcej na przykład. A! Tu. To zobaczcie, że budynek jest naprawdę mieszkalny. Budynek mieszkalny. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. Punkt 5. Projekt Komisji Prawnej.